Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku City Skyline. Słuchajcie, no to ruszamy z tym, z budową ogólnie miasta, słuchajcie. Więc tak, tutaj na sam początek przyjdzie pierwsza strefa takich przedmieści, zwykłe, nie wiem czy tutaj będą przypadkiem domy z tej strefy europejskiej. Tutaj być może zrobimy też podejrzewam strefę kolejną mieszkalną. Centrum, wiadomo, centrum miasta będzie centrum miasta. Słuchajcie, tutaj gdzie były bramki, tutaj będzie prawdopodobnie jeszcze jeden taki łącznik, coś w tym stylu, tylko być może troszeczkę mniejsze i zaraz go będziemy też robić. I autostradą polecimy aż tutaj, znaczy ogólnie autostrada będzie się ciągła tutaj, w tym obrębie, tu gdzie się pali i tak dalej. Tutaj będzie zjazd, tutaj oczywiście tej drogi nie będzie, tutaj zrobimy sobie aleję, żeby troszeczkę usprawnić tutaj ruch. Co prawda tutaj nie będzie jakiegoś dużego ruchu. Przede wszystkim chodzi o to, żeby ci mieszkańcy stamtąd, tam daleka, mieli możliwość dojechania tutaj do pracy, bo oni tu wiadomo, że będą pracować. Tutaj wiadomo, zrobimy sobie strefę przemysłową dalej i z tego, już żeby nie korzystać z tego łącznika i tutaj z jakiejś tam drogi, będziemy wykorzystywać wtedy łącznik tutaj jeszcze zjazdowy na dwie strefy. Góra 3, bo chyba tu jeszcze mamy strefę rolniczą, nie? Tak, na góra 3 strefy, to będzie jedna kwestia. Tu mamy tory, więc prawdopodobnie tory też sobie tutaj gdzieś podprowadzimy, żeby od razu... Będą dwie stacje, co najmniej dwie stacje takie bardziej przemysłowe, można by powiedzieć, gdzie będą odbierać towary od produkcji tutaj, czyli od ropy naftowej, od produkcji ropy naftowej i... złóż metali i tak dalej, tego wykopka, że tak powiem. Dobra, no i ciąg dalszy tutaj od tego łącznika polecimy tutaj z tą autostradą. Będzie tutaj wiadukt most i włączymy się autostradą gdzieś tu, albo jeśli się uda było, a było to w sumie do zrobienia, zrobimy tutaj jeszcze jeden łącznik i tutaj będzie ciąg dalszy tej autostrady, czyli ona sobie tutaj wleci. Słuchajcie, zarys mam taki, że mamy obecnie 9 224 706 euro dolarów, powiedzmy, nazwijmy to tak. Nie wiem, jak się waluta w Cityskach nazywa, więc no wygląda jak euro, więc przyjmijmy, że to euro. Więc 9 224 000. Zakładam budżet na taki rozwój miasta do 5, 6 milionów, 7 nawet milionów, jeszcze nawet 7 milionów możemy przeznaczyć na rozwój tego miasta, żeby ono zaczęło zarabiać. Czyli ja spokojnie, słuchajcie, mogę zainwestować 7 milionów i jeżeli wydam 7 milionów, to miasto musi już zarabiać. Przede wszystkim, słuchajcie, obniżymy podatki na start dla małych firm, mieszkańców i przedsiębiorstw damy sobie po 9%. Dla dużych regionów damy 10%. Okej. Okay. Dobra, taki będzie na razie przelicznik, jeżeli chodzi o podatki, po to, żeby ludzi zachęcić oczywiście do przyjazdu. Dobra, tu na pewno będzie, słuchajcie, wjazd na strefę. Przede wszystkim, zanim zacznę budować strefę, musimy tutaj zrobić przede wszystkim ten łącznik, o którym mówię, bo łącznik jest ważną sprawą. Dobra. Myślałem, żeby sobie zrobić nie ten standardowy, tylko no dokładnie ten. Jest bardzo taki przyjazny. Nie? Zobacz, tutaj będziemy musieli troszeczkę inaczej. Dobra, zobaczmy, jak to tam będzie wyglądać. Dobra, easy. Nawet sobie mógłbym to jeszcze nawet tutaj bardziej. Okej. Okay. Możemy to wcisnąć bardziej tutaj. Okej, myślę, że jak sobie tutaj będzie stał, to będzie okej. Perfect. Dobra. Teraz oczywiście nie pozostaje nic innego, jak podłączyć tą autostradę. Okej. Tak. Tak, tu zaraz odwrócimy, wiadomo, żeby jechali w poprawnym kierunku przede wszystkim, żeby nie było, ups.
Dobra, tutaj jeszcze też kawałek musimy zniszczyć. Ołki dołki. Dobra. No i okej. Dobra, czyli ten kawałek mamy podłączony. Tutaj będzie autostrada, wiadomo, wychodzić sobie dalej, 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 dalej tam. My teraz, słuchajcie, musimy tą autostradą polecieć tutaj. Aż do tego, tutaj, tutaj, tutaj. No właśnie, pasowałoby to jeszcze przesunąć, ale ja sobie do tego, żeby to przesunąć, użyję sobie Move It. Na razie niech sobie tam stoi. Dobra. Ten kawałek tutaj myślę, że możemy całkowicie out. Z uwagi na to, że tutaj bym chciał... Okej. Okay. Dobra. W sumie czekaj, 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 czekaj. No dobra, jest okej, okay, jest okej. Okay. Nie wiem, czy tutaj tu jest jakiś ten, jakaś nie, góra. To tutaj zrobimy może tunel w środku, nie? Z tego tunelu sobie będę wyjeżdżać. Nie wiem jeszcze jak tutaj, czy podniesiemy ten. Może podniesiemy tu, zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, wracamy do autostrady. Dobra. Autostradę tutaj muszę zdjąć naprawdę z dużej wysokości. Spokojnie, możemy jeszcze dojechać do tego. Okej. Okay. Jakbyśmy zrobili sobie... Czy tu mamy tak? Pomyślałem jeszcze... Mhm. Dobra. Pytanie, czy to wyjdzie tak, jak ja bym chciał. Ile tu mamy? Okej. Okay. Coś tam się tu nie do końca zgadza. Dobra. Tutaj nawet można by było... Trochę... Okej. Tutaj moglibyśmy chyba nawet chwilę po prostej polecieć, jak najbardziej. Okej. Zobaczyć, kiedy się zbliżymy do tego... tego miejsca z... tą górą. Okej. Okay. Dobra, tu się wzbijamy do góry jakby, nie? Więc fajno by było. Tu się tak wcisnąć, nie? Perfecto mundo. Z tymi torami to będzie problem, coś mi się tak wydaje. Dobra, my na razie te tory tutaj out. Prawdopodobnie tu zrobimy taki wiadukt kolejowy. Dobra, wracamy do autostrady. Myślę, że jeszcze trochę.
Uhu, zbyt strome zbocze. Zaczyna się. Dobra, a w sumie... W sumie by to coś takiego było. Dobra, to spasowałoby wyjść też tutaj. Uła. Spoko loko. Dobra, tu nawet możemy troszeczkę faktycznie wyżej, ale tu nie wiem, czy będę mógł to obniżyć. No nie mogę. A to nic, to tutaj podniesiemy troszeczkę. Okej. Tutaj też troszeczkę obniżymy, żeby tutaj troszeczkę podciągnąć do góry. Dobra. Damy tu. Okej, easy. Easy peasy, słuchajcie. Dobra, teraz potrzebujemy tutaj łącznik. Tutaj będzie bardzo standardowy łącznik autostradowy. Możemy go wykorzystać taki, ale tutaj nie potrzebujemy w sumie takich tych, więc może mogę, ale nie muszę. Ale gdzieś widziałem taki mniejszy. On tu w zupełności się sprawdzi. Nawet możemy troszeczkę alei skrócić. Zobaczmy, jakby tutaj, czy to wystarczy. Easy. Easy peasy, jak to się mówi. Dobra, elegancko, tylko że ja tutaj nie chcę z trawą. Bo to jest w sumie przemysłówka, więc... Pyk, bez trawy. Dobra, teraz pyk, autostrada. I teraz tak. A, miejsce jest już zajęte, ale jak to? O, fajnie zrobiłam mam taki ten, zarąbiście. Fajnie to wygląda. Dobra, i tutaj się musimy też podłączyć do tego drugiego. Dobra. Tutaj trzeba, tak się zastanawiam, czy tutaj nie trzeba będzie ogólnie podnieść tego trochę. Dobra. Tu może podniesiemy, żeby nie było takich tutaj dziwnych garbów. Okej. Okay. I w sumie spoko. W sumie spoko. Dobra, tylko musimy oczywiście jeszcze autostradę tutaj odwrócić w drugim kierunku. To nie ten kierunek jazdy. Dobra. No powiem, że trochę nam poszło na tą autostradę. Okej. Okay. Dobra, no i tu oczywiście tutaj jeszcze będzie też jeden łącznik, który będzie do zjazdu na tą strefę przemysłową. Okej, tu mamy tunel, który sobie wjeżdża. No i teraz chyba, że w sumie jesteśmy w stanie to zrobić inaczej. Dobra, to zrobimy teraz tak. Bierzemy kolej. Dobra, tutaj nawet możemy podciągnąć bliżej. Bliżej troszeczkę. Okej. Okay. Tutaj nawet też mogę. Tak, okej. Okay. Teraz bym chciał, żeby to przeleciało w ten sposób. Ipsi.
Ale czemu nie mogę? Ale tak to chyba mi zrobi tunel, nie? A nie, nawet dobrze jest, okej. Tylko musimy uciąć ten kawałek tej drogi, autostrady i zrobić go inaczej, w inny sposób. Jajajajajajaj. No dobra. No dobra, da radę. Da radę, tylko bierzemy tak, bierzemy autostradę, bierzemy tą górną część. Dobra. Okej, da radę, da radę, da radę. Okej. Uci? No ja chcę tą górę, halo. Dobra, tutaj musimy oczywiście też ciutkę podnieść, żeby nam się tam w miarę wyrównało. A tu sobie troszeczkę obniżymy i tu też troszeczkę obniżymy. Ups. Czekaj, bo tutaj disaster nam się zrobił mały. Tu, o, właśnie, a byśmy to jednak troszeczkę wyżej dali. Tu będziemy mogli też troszeczkę podnieść, nie? Dobra, tu byśmy troszeczkę podnieśli. Okej. No i... I by było. I by było. No i pociąg sobie tam spokojnie zrobi zim. Dobra. W sumie to by nawet można było jeszcze trochę... O. Oczywiście musimy znowu zamienić kierunek jej jazdy. Ok. No, muszę przyznać, że... Że nie jest źle, nie jest źle. Tłagedii nie ma, pociąg idealnie sobie przejedzie. Czyli tutaj, okej, połączenie tutaj do tej strefy, no na razie jest. Nie wiem, czy tutaj nie zrobić jeszcze takiego małego ronda. Może by i zrobił. W sumie 30-40 starczy. Dobra, dwa wjazdy tutaj, dwie te. Więc my tu też damy... gdzieś to miałem. To jest chyba to... Ta. Żebyśmy nie mieli oczywiście tego. O, to się mówi? Przejść. A w ogóle patrzcie, jeszcze dałem sobie mod na przejście. Mogę sobie tworzyć, gdzie chcę przejść, widzicie? Tara! I tutaj mamy przejście. Ha! Zarąbiste. Dobra, ok, czyli tutaj słuchajcie, podłączenie mamy. Teraz najważniejsza kwestia to tu. No i tutaj trzeba będzie prawdopodobnie, tutaj trzeba będzie zrobić łącznik kolejny, bo wepniemy się z tamtą autostradą stąd tu. No więc ok, musimy przyciąć ten łącznik. Znaczy ten całkowicie zniszczyć. Jego tu nie będzie. Dobra. Dobra. Ile ten łącznik kosztuje? Tak w ogóle. On kosztuje 37 tysięcy. A ten standardowy kosztuje mi 25 tysięcy. Więc tutaj myślę, że spokojnie standardowy zrobi swoją robotę. Myślę, że jak go wkomponuję w ten sposób, to powinno być ok. Chyba to i autostradę trzeba będzie troszeczkę
nagiąć, czy inaczej poprowadzić. Ciut. Ale powinno dać radę. Dobra. No to tak, podłączamy się. Raz. Dwa. Tutaj podejrzewam, że tniemy więcej. Tak. Okej. Tak. Dobra, tu od razu zamienimy ten. No i tu jest ok. Tu będzie taki większy, więc utniemy gdzieś dotąd. Dobra. No tu będzie spory zakręt. Tu będzie spory zakręt, bo nam tak dosyć srogo wychodzi ta. Okej. Tak. O. Tak, dobra. Tutaj oczywiście znowu musimy zrobić odwrót. Dobra, tu i tak będzie łącznik do tego. I teraz tak, tutaj możemy sobie polecieć po prostu tak, jak jesteśmy teraz ustawieni. Więc tu praktycznie bez zmian. Dobra. Tutaj musimy mały mostek zrobić. Nie, czy taki by styknął. W sumie tutaj nie będzie żadnych. Raczej nie powinno być żadnych promów, aczkolwiek. Jeśli by jednak były, no to wtedy się będę martwił, to wtedy zamienimy tutaj czy coś. Chociaż nie wiem, czy jakbym na przykład wziął coś takiego i teraz tak, to widzicie, o, co się zrobi wtedy. A? Okej. Okay. Coś tu się zruszało. Dobra, jeśli tu będzie, słuchajcie, jakiś kiedykolwiek prom pływał, nie wiem, stąd. To nie wiem, to się wtedy będziemy zostawiać tutaj, czy to na pewno tutaj zmienimy, tutaj dodamy jakiś most czy coś, to bez problemu, bez problemu, słuchajcie. Także myślę, że na spokojnie. Dobra. Teraz tak, przymierzmy sobie przymiarkę taką, dobra, jakbyśmy tutaj gdzieś mniej więcej między tymi dwoma drzewami, dobra. Tak, między tymi dwoma drzewami. Dobra. Tak, dobrze mówię? Dobrze mówię. Nie dobrze mówię. Między tymi tutaj. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery nawet. I raz, dwa, trzy. Dobra. Cztery nawet. Dobra. Okej. Okay. Okidoki. I tutaj sobie, słuchajcie, zrobimy. Trochę pod spodem. Nie wiem, czy 9 metrów będzie ok, ale powinno. Chociaż moment. Zanim sobie to utrudniać trochę, możemy oczywiście zrobić jeszcze taki myk, że wyjść na powierzchnię, jak na Śląsku. Okej. Okej. Tu przykładowo. To tym się należy nie przejmujcie. To i tak będzie, a też tutaj nawet kawałek mogę też out. Ten też. Dobra, i teraz sobie tak.
Na 9 powinno styknąć. Okej. Dobra. Okidoki. Wychodzimy na powierzchnię znowu. Okej. Fajnie jest to nawet, znaczy nawet to spoko wygląda, powiem, że chyba zostawię to. Że gdzieniegdzie robi takie wzmocnienie, nie? Że tam w realnie na autostradach też czasami gdzieś tam znajdziemy takie, powiedzmy, wzmocnienie, czy gdzieś jakiś łącznik taki łączony, bo nie, bo na przykład trzeba było więcej tej ziemi nadsypać i tak dalej, nie? Różne takie rzeczy też się trafiają. Dobra. Perfecto mundo. Czy ja tutaj miałbym gdzieś... Aha, na tej zasadzie. Znaczy ja mógłbym? Mógłbym. No to jest 16 metrów. Aha, nie mogę zmniejszyć. No to nic, co zrobimy w takim wypadku. Tak. And I mean big, old, juicy, meaty must-haves. What's your where you go to chow down? Who has the... Wiecie, o co mi chodziło? Żeby były filary, nie? No tak bez filarów, to tak... Na czym to się opiera? Tak to wygląda bardziej... realistico, nie? Jakby nie patrzeć. Dobra, są dwa filary, elegancko. Okidoki. Teraz musimy najlepiej stąd się pocisnąć, bo tutaj nie wiem, jak teraz wlecimy tu. No i tutaj w sumie na tej rzece prawdopodobnie coś już pływać będzie, więc tutaj pasuje zrobić jakiś taki jakiś most. Dobra. Co nie patrzcie, 8 980 000, nawet nieźle. Nawet nieźle. Podejrzewam, że dzisiaj, słuchajcie... Zresztą dzisiaj, że to będzie odcinek z budowania autostrady, ale w sumie to dobrze, bo widzicie, każdy szczegół będziecie widzieć. Każdy. Żaden wam nie ucieknie. Dobra, czyli tutaj tak. Tutaj lecimy standardowo. Prościuteńko. Prościutko. Okej. Okay. Tutaj też. Nawet możemy trochę dalej sobie polecieć. Okej, okay, no i teraz tutaj... Zastanawiam, czy by tutaj ogólnie tego... Zostaw, nie rusz tego. Czy by tutaj... Nie zrobić... Czy leci sobie wyżej, nie? Bo obawiam się, że ten most wtedy tutaj... Będzie zwyczajnie za... Za nisko, ale... Zobaczmy. No. No jest za nisko. Więc tu pasuje, słuchajcie, albo w sumie moglibyśmy zrobić jeszcze jedny myk. Nie wiem, czy dzisiaj nie zrobię jakichś 40 minut tego odcinka, bo trochę mi tu jeszcze zejdzie, a chciałbym to dzisiaj skończyć. Moc pędzla, jakbyśmy sobie dali na jakieś 35% rozmiar pędzla na... Łoch, holy moly.
przesadziłem. Weźmy sobie to troszeczkę tutaj, nie? Ale jednocześnie to nachylenie, łagodzenie terenu, ja. Chociaż nie wiem, czy to nie będzie za dużo, mimo wszystko. To jest co? To jest takie coś, dobra. Zobaczmy, jakby to teraz. Znaczy akurat może. Albo jak tam. Tak nam tam robi spad. To nie jest dobre rozwiązanie. Akurat. No nic, zrobimy w takim wypadku. Dobra, zrobimy to inaczej, po prostu tak jak wcześniej myślałem, żeby zrobić. Szkoda, że tu nie mogę. Jeżeli zrobię to tak, nie, to on mi tutaj podniesie tylko ten, nie. No a nie podniesie mi tego, bo ja bym chciał, żeby mi podniosło jeszcze, żeby mi podniosło tą. Dobra, zrobimy tak. Zrobimy po staremu. Tutaj trochę do góry. I tutaj. I tutaj troszeczkę. I tutaj też troszeczkę. Dobra, i teraz chyba będziemy mogli tutaj. No właśnie. Okej. Dobra, no to teraz lecimy z tym tu. Troszeczkę wyżej jest. Może nie aż tak wysoko, ale wystarczająco. Dobra. Tutaj byśmy sobie już mogli dać standardową drogę. Powiedzmy tu. I tu tak samo. Tak. Dobra, tu zaraz to wyrównamy. Tutaj podniesiemy. Zacznijmy od tego. Dobra. Tu troszeczkę podniesiemy, żeby wyrównać. Dobra, i teraz tak. Musimy tutaj zadziałać z mostem jeszcze. Ten. Okay. Cyk, 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 cyk. Mniej więcej. Żeby na tym samym poziomie był. Przyglądnijmy się, jak tam to wygląda. Okej. Tutaj też troszeczkę. Dobrze mówię? Yep. Okej. A czy ogólnie jak coś to będzie miało płynąć? To raczej przepłynie. A jak, chociaż zobaczę sobie jeszcze tutaj, tu jest większy prześwit tu. I tu też, znaczy teraz.
teoretycznie można by to było podnieść jeszcze bardziej, nie? W sumie. W sumie będę widział, jak jeżeli faktycznie będą tutaj statki przepływać pod tym i będą zawadzać, to wtedy sobie to oczywiście zmienimy. Okej, no żeśmy trochę tutaj tak wyszli, a to żeśmy trochę tak wyszli, tak wiele tutaj trzeba będzie taką eskę zrobić. Dobra. Tak. No. Zostaw to, nie to. Dobra. Co mi to minus 6 dajesz? Aha, bo dobra. Tutaj sobie ogólnie wylecimy wyżej. To samo tu. Okej. Dobra. I teraz tak, musimy to jakoś fajnie, sensownie podłączyć. Żeby to się do tego mniej więcej plus minus. Dobra. No złapiesz mnie tu tutaj, kurde. Okej. Okay. No niestety nie jestem w stanie tego inaczej zrobić. Tylko tu coś trzeba jeszcze poprawić, bo to takie dziwne. Nie, takie... Nie do końca mi to pasuje. Też mi to nie do końca pasuje, powiem szczerze. Ewentualnie możemy to inaczej zrobić. Przecież możemy to inaczej zrobić. Na prosto na razie potrzebuję. Aha. To nam robi tunel, ale dobra. Nie chcę na razie będzie. Tymczasowo. Okej. Okay. My za ten czas tutaj się podłączymy, tylko moment. Nie, że lepiej? Lepiej niż takie kurde węże i w ogóle. Lepiej. Beta? No pfe. Easy. Dobra, teraz tak, musimy tutaj ten kawałek nawet za dużo. Dobra. I teraz tak, weźmy sobie to na obniżony teren.
na minus 6, 9. Perfekt. I tutaj tak samo na minus 9. Co? Halo? Czy oszukane? Jak nie tak, to tak. Łaski bez. Łaski mi nie robi, nie? Dobra. Teraz musimy tak. Znaczy wiadomo, te drzewa są w ogóle to. Dobra. Tutaj teoretycznie moglibyśmy, słuchajcie, dać jeszcze ten. Może to by fajnie wyglądało. They are also composed of industrial plastics, polymers and rubbers. We also know it's what's in the car that is more important than the car itself. And that's why it can also carry up to 300 kilograms of human, animal or consumer goods cargo. The climate control device brings the air temperature to 20. To by trzeba było dać bliżej tego. In fact, it is a perfect vessel for transport from short to medium distances, and we believe that the price we are asking is a fair trade for the value transferred to the consumer. Sternberger. Nie? More than just an auto. Saddle up in the mornings with Jimmy and the Stallion. Dobra. Teraz znowu musimy wziąć to. Four-year-old quarter horse named Clover. This is Jimmy Fries coming to you from... Tylko znowu. Podejrzewam, będzie problem taki, że nie stworzy mi filarów. To nie, rezygnujemy z tego, wolę, żeby to były filary niż ten, nie? Dobra. We're talking superheroes, folks. What superpower would you choose? Do you see yourself scaling buildings? Flying through the sky like a bomber? I myślę, że jest spoko. Tu jest filar. Ty, ale tu nie ma filar. Ale spoko, zaraz będzie. Hang out with the beautiful people. And no one would ever know. Of course, that would not be so cool. But I could be a virtual fly. Okay, no i jest filar. Jest spoko, nie? Jest spoko. Dobra, tutaj jeszcze zamienimy, słuchajcie, tą kierunek tej autostrady. Dobra, tu jedziemy w tym kierunku. Coś mi się tu nie zgadza. Nie zgadzało mi się to. Ups. To powinno, że szkoda, że nie ma jakiegoś takiego automatu, który wykrywa automatycznie, jaki jest kierunek autostrady, nie? Kurwa. Co ja bym zrobił? Czekajcie, bo... Shit! Nie w tym kierunku. Ja pierdzie, co ja Anglię robię. I żody mi powiedział, kućku w drugą stronę. Dobra. A tu idziemy w tą stronę, czyli tutaj odwracamy. No i perfekt. Dobra, słuchajcie, no to jest nitka autostradowa zrobiona. No ej, no. Co jak co, ale spoko. No i oczywiście możemy sobie tutaj dojechać. Do tej części. No, bardziej takiej przemysłowej. Znaczy przemysłowej. Może nie tyle co przemysłowej, a właściwie takiej zaopatrzeniowej w wodę i prąd.
A tymczasem, słuchajcie, no cóż, 45 minut odcinka, ale no cóż, no widzicie, trzeba to zrobić. Więc dzisiaj typowo tak drogowo, typowo autostradowo poszło nam kilkaset tysięcy, ale rozwój mamy dobry. Słuchajcie, kolejny odcinek, widzimy się w sobotę. W sobotę będziemy budować już pierwsze osiedle. Także mam nadzieję, że on się ogólnie podoba. Tutaj będzie sporo takiej roboty. Jeżeli oczywiście będzie to szło w miarę powoli, to bardzo prawdopodobne, że wtedy zwiększymy tą częstotliwość odcinków i będzie się pojawiał wtedy, będą się pojawiać wtedy cityski wtorek, czwartek i sobota, ale na razie zostajemy przy temacie środa, sobota. Zobaczymy. Przede wszystkim, słuchajcie, zależy wszystko w dużej mierze od was. Im więcej będzie łapek, jakiejś aktywności tutaj pod filmem, to oczywiście jestem w stanie wtedy zwiększyć tą serię, bo jest wtedy dla was ciekawa i tak dalej, nie? Dobrze, słuchajcie, no to cóż, widzimy się w sobotę. Do zobaczenia, trzymajcie się, na razie i hej hej.